Wystawa jest pokłosiem badań przeprowadzonych przez Polaków, Włochów i Peruwiańczyków na terenie Parku Narodowego Machu Picchu. Eksponaty zgromadzone przez naukowców będzie można zobaczyć już od 3 września w Suwalskim Muzeum Okręgowym. Sobotnie popołudnie warto zaplanować tak, by o 16 trafić do tej placówki na wernisaż. Ekspozycja jest zbiorem artefaktów udostępnionych przez Szczecińskie Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz uzupełnione prywatnymi zbiorami doktora Macieja Sobczyka. Kuratorem wystawy jest profesor Mariusz Ziółkowski, znawca i badacz kultury Inków z ogromnym dorobkiem naukowym.